gościmy w Politechnice Białostockiej pana prezesa i pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie PARP ogłasza kolejne konkursy na bardzo interesujące projekty, w których Politechnika może być liderem, może być partnerem konsorcjum, może być też podwykonawcą. W spotkaniu biorą udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-badawczy, a także nasi partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego. To razem chcemy aplikować o projekty finansowane przez PARP. Niesamowite wrażenie, wspaniały potencjał Politechniki Białostockiej zapiera dech w piersiach. Myślę, że ten potencjał należy promować, wykorzystywać i dofinansowywać możliwie ze wszystkich źródeł, ze względu na to, że Polska Wschodnia, w tym także województwo podlaskie i Politechnika Białostocka to są filary, które warto dofinansowywać i realizować inwestycje w tym zakresie, żeby studenci, którzy korzystają z tego typu uczelni, mieli jak najwyższe kwalifikacje, umiejętności potrzebne na rynku pracy. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia, pani rektor, i myślę, że to będzie pierwsze z wielu cyklu spotkań, które dotyczą możliwości współpracy z Politechniką Białostocką, z uczelniami podlaskimi, które chcą inwestować we własną kadrę dydaktyczną, we własne urządzenia, ale przede wszystkim w takim kierunku, żeby to szło w kierunku studentów, żeby studenci z tego jak najlepiej korzystali, żeby byli przygotowani na rynek pracy zmieniający się, żeby wdrażali innowacje, byli aktywni i kreatywni. Bardzo się cieszę, że tego typu uczelnie są w Polsce i cieszę się, że są w Polsce Wschodniej. Zapraszam do aplikowania i zapraszam do aktywności, bo aktywność myślę, że dla każdego popłaca.